Każdy tak naprawdę walczy w swoim życiu. Czy ktoś w mniejszych, czy w większych jakichś rozmiarach, ale to jest ciągłe staranie się o to, żeby być lepszym, żeby poprawiać siebie. Pisanie tej książki, wracanie do tych tematów, czytanie różnych wiadomości. Ja powiedziałem sobie stop, miałem różne załamania, problemy, ale zawsze tutaj dostawałem pozytywną reakcję od zawodników, od klubu, więc początek był ciężki. Teraz jest coraz lepiej. Wiadomo, że z tego się nie wychodzi od tak, że się trzeba pstryknąć, powiedzieć dość i przerwać, tak? Powiedzieć sobie raz i koniec, ale to nie jest takie proste, bo przeróżne sytuacje wracają. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tu jestem, tutaj w Odrze, Wodzisław, bo dała mi przede wszystkim spokój do tego, żeby spokojnie, swobodnie pracować, żeby zapomnieć o tym, co tam kiedyś się działo w moim życiu. Przede wszystkim Odra dała też mi profesjonalne podejście do zawodnika. No, najtrudniejszy to był grudzień i wolne. Oczywiście mieliśmy rozpisane indywidualnie zajęcia, ale ten czas wolny, jeszcze to jest nie ten moment w moim życiu, że ten czas wolny to jest jakaś dobra forma dla mnie. Ja potrzebuję mieć dzień zajęty. Do tych rzeczy takich właśnie z czasu wolnego, no to jest dużo takich przyzwyczajeń, nawyków głupich. I to było ciężkie, ale wolne to wolne. Też spędziłem czas z rodziną fajnie, więc wiem, że mam siłę, wiem, że potrafię, więc tylko do przodu. Panowie, ta włożona praca w okresie przygotowawczym, tyle jednostek treningowych, to się wszystko dzieje. Mam nadzieję, że wy to widzicie, że wy to czujecie. Wychodząc na boisko, to są wszystko rzeczy, które wam mogą pomóc. Ta książka, którą napisałem, ona opowiedziała tak naprawdę wszystko. Wyrzuciłem wiele rzeczy takich, które się wstydziłem, tak? Ale których się też nie wstydziłem. To była taka biografia czysta, żeby się oczyścić. Książka sama i moje życie mówi, że wzorem do naśladowania to nie jestem na pewno. Ale to, że za każdym razem potrafiłem się z tego podnosić, że walczyłem, to może każdy człowiek odebrać w pozytywny sposób. Życie to jest sinusoida, tak? Raz jesteś na dole, raz na górze. Część mojej kariery gdzieś tam ta samotność się pojawiała. Później miałem rodzinę, wiadomo, to już inaczej trochę to wyglądało. Ale no, były też momenty, gdzie nie było tej rodziny, tak? Że zostawałem sam na miesiąc, dwa, czy tam ten. Ale to było powodowane tym, że uciekałem po prostu od swojego. Chciałem, rodziny nie było, bo chciałem sam być, bo chciałem po prostu czuć się swobodny, tak? Tu pojawiał się problem. A sama samotność w sobie to nie było nic takim złym, no. Wiadomo, że wtedy człowiek myśli, ojej, no to idziesz na ten trening, po treningu masz cały dzień wolny, to przecież nic się nie stanie, jak wypijesz tam drinka czy ten, no. Z biegiem lat ja to zrozumiałem, teraz wiem, na czym to, jak to wszystko u mnie funkcjonuje, poznałem przez te paręnaście dobrych lat, jak sobie z tym powoli dawać radę. Już wiele razy mówiłem, byłem na wielu różnych terapiach, i czy odwyku zamkniętym, czy dochodzeniowym, czy rozmowach z psychiatrami, z psychologami. Nauczyłem się, jak radzić sobie z jakimiś myślami, z głodami, różnymi takimi elementami. Tańczymy na bato, na bato, na bato. Tańczymy na bato, małego Marcina. Hej! Nie wchodź, proszę, strefi, zostaw stąd. Samego zaufania do siebie nie mam, ponieważ to tak jak jest, jak coś ktoś w życiu zrobi złego, to ta druga drugiej osobie, a ta druga osoba chce wybaczyć, tak? Chce powiedzieć, że dalej będziemy walczyć, ale trzeba czasu na to, żeby to wszystko ponaprawiać. Mam taki charakter, że się nie da, żebym ja było spokojnie ze mną. Zawsze jest coś ciekawego, zawsze się coś dzieje, czy to dobrego, czy niedobrego, czy głupiego, można powiedzieć. Ciężko jest czasami zapomnieć, bo nawet to, że stanę przed tym lustrem, że zobaczę, spojrzę sobie głęboko w oczy, to widzę i tego dobrego Dawida, i tego złego. No i teraz zadajesz sobie pytanie, czy chcesz iść dobrą tą ścieżką, czy tą ścieżką złą.